Sponsorem sportu jest Telmet SA, europejski lider w branży architektury ogrodowej. Sponsorem sportu jest IPT Akromar, licencjonowana agencja pracy tymczasowej. Łukasz Łukaszewski, witam i zapraszam na wiadomości sportowe. Wczoraj ekipa regionalnej telewizji lubuskiej wybrała się do Poznania, aby poczuć atmosferę Euro 2012. Zapraszam na materiał Kamila Żeberskiego. Rozgrywki Euro 2012 nabierają tempa. Już za chwilę mecz grupy C, Włochy-Chorwacja. To wielkie piłkarskie święto na Stadionie Miejskim w Poznaniu. Obejrzy ponad 42 tysiące widzów. Stadion Miejski w Poznaniu to pierwszy oddany do użytku obiekt na Euro 2012. Na co dzień swoje mecze rozgrywają tu piłkarze Lecha Poznań. Wczoraj na murawy wybiegły drużyny walczące o Mistrzostwo Europy. Faworytem pojedynku wydawali się być Włosi, jednak kibice Squadra Azzurra nie lekceważyli rywala. Boimy się bardzo, bo Chorwacje są o wiele większe niż Hiszpanii, to boimy się główki, czy jakieś tam główki zrobią do bramki. Chorwaci, choć mniej doświadczeni, wcale nie stali na straconej pozycji. Mogli liczyć na wsparcie kilkunastu tysięcy kibiców. Reprezentacja Chorwacji przystępowała do tego pojedynku podbudowana zwycięstwem nad Irlandią 3-1. Teraz czekał ich o wiele trudniejszy mecz. Włosi to mistrz świata z 2006 roku. To bardzo silna drużyna, w 100% profesjonaliści, ale jeżeli wygramy, będziemy bardzo szczęśliwi. Kibice reprezentacji Włoch również marzyli o zwycięstwie. Wytypowali nawet piłkarza, który zapewni im triumf. Dzisiaj będziemy najlepsi, ponieważ ufamy Balotelliemu. Mecz na żywo na Stadionie Miejskim mogą obejrzeć tylko nieliczni, ale wszyscy pozostali mogą obejrzeć go tutaj, w specjalnie przygotowanej strefie kibica. Podnosi się z boiska Diagonota. Chleb już pokazywał. Poznańska strefa kibica może pomieścić 18 tysięcy widzów. Na wczorajszym meczu nie było kompletu. Wydaje się, że w przewadze byli fani Squadra Azzurra. To oni byli głośniejsi i bardziej widoczni. Gdy wydawało się, że Włosi po golu Andrea Pirlo wygrają ten mecz, w 72 minucie na listę strzelców wpisał się Mario Mandzukic. Na stadionie, jak i w strefie kibica, zapanowała euforia. Do końca spotkania wynik nie uległ już zmianie. Włochy-Chorwacja 1-1. To szczęśliwy wynik dla obu drużyn. Jeden punkt dla każdego jest w porządku. Moja drużyna powinna wygrać ten mecz, ponieważ zaprezentowaliśmy o wiele lepszy futbol. Przed chwilą zakończył się mecz reprezentacji Włoch z Chorwacją, padł remis 1-1, ale to wcale nie oznacza, że koniec zabawy w strefie kibica. Za chwilę mecz Hiszpanii z Irlandią, kolejne sportowe emocje. Proszę zobaczyć, są kibice Irlandii, są kibice Hiszpanii, tak więc proszę Państwa, sportowe emocje, piłkarskie emocje wciąż trwają. Pomimo tego, że oba zespoły rozgrywały swój mecz w Gdańsku, to w Poznaniu miały liczne grono kibiców, którzy trzymali kciuki za swoje drużyny. Jestem pozytywnie nastawiony. Mam nadzieję, że zremisujemy. Jesteśmy w stanie tego dokonać. Zobaczymy, ale dzisiaj musimy wygrać. W tym meczu nie było niespodzianki. Obrońcy mistrzowskiego tytułu rozgromili Irlandczyków 4-0. Tym samym goście z Wysp Brytyjskich są pierwszą drużyną, która żegna się z turniejem. Na czele grupy C znajduje się Hiszpania, która lepszym bilansem bramek wyprzedza Chorwację. Na trzecim miejscu z dwoma punktami na koncie reprezentacja Włoch, która aby myśleć o awansie musi wysoko pokonać Irlandię i liczyć na porażkę Chorwatów. Przed nami ostatnie mecze drugiej serii. O godzinie 18 Ukraina zmierzy się z Francją, a o 20:45 Szwecja podejmie Anglię. W niedzielę Stelmet Faluba z Zielona Góra wyjazdowym meczem z Dospelem Włókniarzem Częstochowa zakończy pierwszą rundę zasadniczej części sezonu 2012. Nasi żużlowcy mają spore szanse, by odnieść piąte zwycięstwo z rzędu, bo ekipa spod Jasnej Góry zajmuje ósme miejsce w ligowej tabeli. Drużyna spod znaku myszki Miki goryczy porażki nie zaznała od meczu w Gorzowie, który przypomnijmy rozgrywany był 13 maja. Od tamtej pory podopieczni trenera Rafała Dobruckiego wygrywali z Unią Leszno, Lotosem Wybrzeże Gdańsk, Betardem Spartą Wrocław i PGE Marmą Rzeszów. Cieszę się, że jako drużyna idziemy bardzo dobrze. Owszem, mamy lepsze i jakieś tam gorsze, jeśli chodzi o pojedynczych zawodników występy. Ja się cieszę, bo czuję się jeszcze lepiej w zeszłym roku, jeśli chodzi o formę, także tutaj już nie ma co dywagować na temat powrotu, bo powrót nastąpi wiele tygodni temu. Cztery zwycięstwa z rzędu mogą nastawiać pozytywnie przed meczem z częstochowskimi Lwami, ale trzeba pamiętać, że w ostatnim wyjazdowym spotkaniu Stelmet Falubas wygrał z ekipą Wybrzeża zaledwie 3 punktami. Nastroje, jak już mówiłem, że do dnia meczu nawet nie myślę o tym, co będzie dalej.
Łoktajew na taki spokój może sobie pozwolić. Młody Rosjanin zarówno w meczu z Betardem Spartą, jak i PGE Marmą zdobywał po 10 punktów. Dorobek Rune Holty w tych spotkaniach to odpowiednio 10 i 8 oczek, a mimo to Norwek wciąż nie jest w pewnej formie. Dlatego też korzysta z każdej możliwości treningu, nawet po ligowym meczu. W meczu z Rzeszowem miałem problemy w ostatnim biegu. W przedostatnim mój motor był jeszcze szybki i wygrałem. Później coś się popsuło. Wydaje mi się, że to zapłon. Wymieniliśmy go i znów działa. Holta jeździł z Lwem na piersiach przez 5 sezonów i być może w najbliższym meczu znajomość tamtejszego toru okaże się przydatna. Tak właśnie było w Toruniu, kiedy to popularny Rysiek zdobył 10 punktów z bonusem. Tor w Częstochowie bywa podstępny i trudno znaleźć tam właściwe ustawienia na początku spotkania. Chociaż Dospel Włókniarz Częstochowa w tym sezonie wygrywał tylko dwukrotnie, to na swoim torze na pewno tanio skóry nie sprzeda. Dlatego też pod Jasną Górą będzie liczył się każdy punkt, szczególnie zawodników drugiej linii. Tu na myśl nasuwa się postawa Jonasa Davidsona w meczu z Rzeszowianami, w którym Szwed wywalczył tylko 2 punkty z bonusem. Teraz do Częstochowy jedzie Davidson, czy jednak Łukasz Jankowski? Nawizowany jest Davidson, aczkolwiek będziemy się jeszcze zastanawiać nad tym rozwiązaniem. To są, można powiedzieć, dzisiaj tacy sami zawodnicy, tak? Na domiar złego mają jeszcze ten sam problem, jakiś taki trochę mało wiary w to, że można. Ale wydaje mi się, że można tylko osiągnąć przez jazdę. Łukasz Jankowski jeszcze naprawdę, to trzeba powiedzieć, trenuje, jeździ, pracuje przy sprzęcie. I jakoś te wyniki coraz lepsze. Natomiast no, Jonas Davidson ma na pewno większy potencjał i jeżeli mamy myśleć o medalu, myślę, że powinniśmy się z nimi związać. No ale to jest właśnie problem, który nie rozwiąże się z dnia na dzień. Co po dzisiejszych zawodach można powiedzieć o Rune Holcie? 3 dni spędził w Zielonej Górze, ciężko trenował. Mimo to dziś nie świecił tak do końca. No nie świecił, ale trzeba powiedzieć, że no, każdy trening zbliża go do lepszej formy i najważniejsze jest to, że on w to uwierzył i tak realizuje ten plan. Więc myślę, że w następnych meczach będziemy mogli na niego liczyć, chociaż jest to zawodnik, zawsze mówię, że jest nieobliczalny. No ale cóż, robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby każdy kolejny mecz wygrać. Na początku roku doszło do połączenia Lechii Zielona Góra z uczniowskim klubem piłkarskim. Dzięki tej fuzji wielu młodych zawodników miało okazję zadebiutować na trzecioligowych boiskach. O ocenę ich postawy poprosiliśmy drugiego trenera Lechii UKP, Piotra Żaka. Każdy z tych chłopaków zrobił postęp. No, rywalizacja w grupie seniorskiej to jest zupełnie coś innego. To jest inny poziom, to jest inna motywacja, to jest inne zaangażowanie. Ten piec jakby wypieka zupełnie inny chleb. Rozgrywki juniorskie przy tak słabej lidze, jaka jest w województwie lubuskim, dają troszeczkę mało możliwości rozwoju sportowego tym młodym zawodnikom. Także przeskok do treningu seniorskiego, do rozgrywek seniorskich dał tym chłopakom wiele pozytywnej energii. Ci, którzy bardzo mocno pracowali, a to jest właściwie cała grupa, na pewno przez te 4 miesiące zrobili kolosalny postęp. Czy będą dalej się pieli do góry, to już zależy od nich, od ich motywacji, od ich serca. Miejmy nadzieję, że nie zatrzymają się w tym, nie będą próbowali spinać się coraz wyżej po tej drabinie piłkarskiej kariery. Pan wciąż prowadzi zespół w okręgówce. Gdzieś to nie ucierpiało, że ci zawodnicy odeszli? Na pewno, wie pan, skoro odeszła tak znacząca ilość chłopaków, którzy decydowali o obliczu tego spotkania, o tego zespołu, no to musiało się to odbić na wynikach i na poziomie sportowym. No, dzięki temu następni uzyskali szansę, chłopcy, którzy do tej pory mniej grali. Część ją wykorzystała, część nie. Zespół w okręgówce się utrzymał. To bardzo ważne w kontekście jakby przyszłorocznych rozgrywek, że ten drugi zespół będzie mógł rywalizować w klasie wyższej niż A-klasa. W dzisiejszym sporcie to już wszystko. Życzę Państwu spokojnego weekendu i do zobaczenia. Sponsorem sportu jest IPT Akromar, licencjonowana agencja pracy tymczasowej. Sponsorem sportu jest Telmet SA, europejski lider w branży architektury ogrodowej.